Od wielu lat w połowie lipca do Budzisławia Kościelnego zjeżdżają twórcy ludowi. Tak było i w tym roku. Już po raz ósmy odbył się tam Jarmark Twórczości Ludowej. Jarmark odbywa się na terenie Izby Pamięci Wsi Młynarstwa i Rolnictwa, będącej filią Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie. W tym roku ósmy Jarmark Twórczości Ludowej w Budzisławie Kościelnym. Zmieniona formuła, dlatego że w tym roku jarmark został połączony z pierwszymi dniami Budzisławia Kościelnego. Jeśli chodzi o nas, to niewiele się zmieniło oprócz dnia jarmarku, dlatego że od tego roku jest on w sobotę się odbywa. Jedyne co się zmieniło, dołączyliśmy żywą zagrodę, czyli można zobaczyć kozy, perliczki, pojeździć na koniu. Każdy, kto tego dnia zdecydował się przyjechać do Budzisławia Kościelnego, nie tylko mógł kupić wyroby rękodzieła, ale zjeść tradycyjną wojskową grochówkę, czy spróbować różnego rodzaju smakołyków przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. Koła gospodyń wiejskich biorą udział we wszystkich uroczystościach gminnych i tutaj też nas nie mogło zabraknąć. Przyjechaliśmy z różnymi pysznościami. Są to placki drożdżowe, rogaliki, pączki, mamy nalewki, kiełbaskę, chleb ze smalcem, kiszony ogóreczek. Sporą atrakcją, szczególnie wśród dzieci, były różnego rodzaju warsztaty, na których pod opieką lokalnych twórców można było nauczyć się, jak z kilku gałązek zrobić bociana, upleść wiklinowy koszyk, utoczyć na kole garncarskim bazę lub dzbanek, czy poznać tajniki malarstwa farbami wodnymi. Co roku tu przyjeżdżam, pokazuję parę swoich prac, ale przede wszystkim po to, żeby z dzieciakami popracować trochę akwarelą, bo jest to technika trudna, wymaga wytłumaczenia, poprowadzenia za rękę i daje mi to dużą radochę. Sporym zainteresowaniem nie tylko dzieci cieszyły się zwierzęta. Króliki, kozy i perliczki. Były też konie. Obejrzałam rękodzieła, stanęłam przy zwierzętach, zrobiłam sobie zdjęcie kozy, żebym miała na pamiątkę, bo kiedyś mój ojciec hodował, także po prostu dlatego podeszłam i zrobiłam. No i w ogóle ogólnie jest bardzo pięknie, smaczne jedzenie, jadłam grochówkę. Uczestnicy jarmarku mogli też wejść do wnętrza odrestaurowanego kilka lat temu wiatraka i poznać proces mielenia ziarna. Jarmarkowy nastrój dopełniły występy kapeli ludowej Cedzidów i zespołu ludowego Kujawy Borowe z Babiaka. W tym roku Jarmark Twórczości Ludowej połączony został z pierwszymi dniami Budzisławia Kościelnego. Po jarmarku jego uczestnicy przemaszerowali na plac przed budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie odbył się piknik rodzinny. Jednym z jego elementów był turniej sołectw, podczas którego reprezentacje sześciu wsi rywalizowały o prawo udziału w finale gminnego turnieju sołectw, który odbędzie się na początku września w Sławoszewku.